Proszę Państwa, uwaga, uwaga. Tu są składniki. Tu już wymieszane, za chwilę je, znaczy wymieszane, dodane do półmiska. I te wszystkie składniki będą tworzyły jedną wspaniałą całość, a mianowicie... Cynamonki. Dokładnie tak, cynamonki. Kajusia tutaj wymyśliła, że dzisiaj przy sobocie zrobimy właśnie takie pyszne bułeczki. Cynamonowe. Dokładnie tak. A w tle leci... Kevin Sandor. Tak jest. Bo ja i Kajusia jesteśmy wielkimi fankami Kevina samego w domu i właśnie dzisiaj w sobotę na Polsacie leci Kevin. No to oglądamy trochę i troszeczkę tutaj wzięłyśmy się za pieczenie. Od godziny 15:15. Tak jest. I bułeczki takie gotowe do włożenia do piekarnika. Ta najmniej atrakcyjna, tak jest. Ale reszta chyba mi się wydaje, że naturliś. Może być. Ładna. Która? Ta. Ta? Kajusi się ta podoba. No zobaczymy, ale jak się upieką, jak będą wyglądały. No cynamonem. Także dzisiaj mamy taką kolację, moi drodzy. No. Zapraszamy. Raz, oj, ładnie pachnie. O właśnie, policz ile nam wyszło. 4, 5, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 1, 2, 3. No to o 2. Jeden mniej. 22, właśnie. Kukulek zagląda. Kukulek chciałam powiedzieć. Jejku. Kukulek nagrzany chciałam powiedzieć. A zobaczcie w ogóle jaka jest godzina. I miałam powiedzieć oczywiście, że piekarnik nagrzany i wkładamy bułeczki do... Kukulku. Wkładamy bułeczki do piekarnika. I jeszcze zanim damy do piekarnika, to delikatnie posmarujemy mleczkiem każdą bułeczkę. No i już będziemy teraz cierpliwie czekać, aż się upieką. Trochę przedobrzyłyśmy z niektórymi, tutaj się nam przypiekły za bardzo. Te są jaśniutkie, ale tak, te... jakoś tak środek nam za bardzo, zobaczcie. Ale myślę, że będzie ok, całkiem smakowicie wyglądają. Mhm. Można, wiecie co tu jest w przepisie, że można lukier zrobić taki cytrynowy. Także no, spróbujemy tak i spróbujemy z lukrem niektóre, także ocenimy. I jutro na vlogu wszystko Wam powiemy co i jak, a dzisiaj już kończymy. W zasadzie ja dzisiaj dla Was nie nagrywałam, bo miałam troszeczkę różnych zajęć, o których Wam jutro opowiem. A dzisiaj właśnie kończymy tymi bułeczkami. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. W niedzielny poranek. Czy taki poranek, to już niekoniecznie. No właściwie to nie taki poranek. Dzisiaj nam ten poranek trochę uciekł, bo wstaliśmy dosyć późno w ogóle, od tego trzeba zacząć, ale przy niedzieli tak sobie wiecie, folgujemy i pozwalamy sobie na to, żeby trochę dłużej pospać, czy nawet poleżeć po prostu. Zjedliśmy śniadanko, później poszliśmy na dół na kawę. Do mamy. Do mamy, do taty, do rodziców. Tam nam trochę zeszło, bo tam pomagaliśmy mamie porządek zrobić z telefonem. Tak, nowy przełożyć kartę tak, i tak dalej. Także trochę tam nam zeszło, wiecie, z tymi zdjęciami, z tymi różnymi rzeczami, kontaktami i tak dalej. Także to trzeba było wszystko uporządkować. Mama, widzę, się orientuje bardzo dobrze, bo jak usłyszała, na czym polega chmura, to tylko ją chmura interesowała wtedy. No, wy też sobie dawajcie do chmury, bo warto. Tak, chciałam Wam powiedzieć, moi drodzy, o wczorajszych cynamonkach, bo jak mogliście zobaczyć na początku filmu, wczoraj Kajusia postanowiła, że w końcu weźmie się za zrobienie tych cynamonek, o których już mi zresztą mówiła od jakiegoś czasu. Wczoraj była w sklepie, kupiła wszystkie składniki potrzebne do tych bułeczek. No i jej tam troszeczkę pomogłam, wiadomo. Pierwszy raz to było robione, więc musiałyśmy obydwie to ogarnąć, co i jak, bo ja sama, wiecie, nie za bardzo nie biorę się za pieczenie. No i ja też nie. I jakoś tam trzeba było to wszystko sobie ogarnąć. W każdym razie we dwie nam się udało, myślę, no. że cynamonki były bardzo pyszne. Jeszcze nam parę zostało na dzisiaj do kawy. W każdym razie faktycznie fajny przepis, szybki, prosty, można powiedzieć,
i cynamonki bardzo smaczne, także nie przesłodzone, polecam. Sam raz. Tak jest. No, a to sami sobie dozujemy, ile chcemy. Dokładnie. No i wczoraj mnie na vlogu nie było, jak zauważyliście. Po prostu wczoraj taki był dzień, że miałam trochę różnych zajęć. Nie było tego dużo, ale jakoś tak to wszystko było rozwleczone w czasie. Przede wszystkim wtedy, kiedy Tomek poszedł z Kają do sklepu, to ja poszłam do mojej cioci. U tej cioci 90-letniej, której tam dwa razy do roku chodzę i zawieszam firanki nowe. Dlatego właśnie wczoraj tam już od jakiegoś czasu też tutaj prosiła, żeby przyjść, żeby jej tam pozawieszać to wszystko. W ogóle było w planach, że ja miałam jej te okna też pomyć, wiecie, w mieszkaniu. Ale ciocia jest dosyć taką niecierpliwą osobą, więc po prostu postanowiła, że sobie sama te okna umyje i faktycznie sobie pomyła okna wszystkie. A ja poszłam tylko i wyłącznie, żeby pozawieszać firanki. Także to przeważnie tak to się kończy. Zawsze idę niby myć okna i wieszać firanki, a ostatecznie wychodzi na to, że okna już są dawno pomyte, a ja tylko idę. Ciocia zadba o mieszkanie, takie wiecie, mieszkanko, no wiadomo, w stylu babcinym, ale zadbane bardzo. Ciocia dba o porządek, także tam ma czyściutko i w ogóle, także także fajnie, że mieszkanie jest takie, wiecie, w dobrym stanie i tam nie ma chlewu, tylko faktycznie jest wszystko na bieżąco sprzątane i tak wszystko dalej. Schludnie. Mimo tego, że ciocia ma wiek taki już poważny, to naprawdę świetnie się trzyma, dobrze wygląda jak na swój wiek, jest na chodzie cały czas, czasami gdzieś tam... Jak młoda sarenka. Gdzieś tam do miasta biegnie też, tak, zgadza się. Jak młoda sarenka. Bo wiecie, ciocia jest bardzo szczupła, wiecie? Szczupła i świnka. Taka, tak, no. No i w ogóle no, najważniejsze jest to, że faktycznie sama sobie tam ze wszystkim radzi, tak, nie? Że wiadomo, że tutaj w nas ma jakieś tam wsparcie, jak coś potrzeba, ale głównie wszystko tam sama załatwia. No jeśli chodzi o śmiganie po mieście, to nie wiem, chyba Kinga by jej mogła dorównać w szybkości kroków. Jak ja kiedyś ciocię obserwowałem z naprzeciwka, jak szła do sklepu, no nie dałbym rady, a ona no. Fuch! Ponad ile? Ponad 90, nie? No, 90. No i później, jak wiecie, te okna tam ogarnęłam, w sensie te firany. Wróciłam do domu. No to tam zeszło trochę, ze 2 godziny mnie nie było też. Wróciłam do domu, to taka byłam zmęczona, bo wiecie, człowiek się na tej drabinie tam nastał. Ręce, nogi posiniaczone od drabiny. Ja też jestem taka, że jak gdzieś wchodzę na wysokość, to ja już trochę jestem, wiecie, panikara. Już tam nie mogę w dół patrzeć, bo zaraz mi się w głowie kręci, więc to też dla mnie nie jest komfortowa sytuacja, ale najważniejsze, że wszystko jest ogarnięte i no i ciocia zadowolona, tak? To jest najważniejsze. No. A później właśnie jak wróciłam, to byłam zmęczona, taka chwilkę tam się położyłam, później z kolei się troszeczkę poogarniało w domu, jak to przy sobocie. I tak powiem wam, dzionek zleciał. No, myśmy tutaj potem z Kają właśnie też zaczęły ten film oglądać, a Tomek po prostu poszedł i sobie ponagrywał. I widzę, że wam się też to podobało, bo pamiętam, że wiele razy też pisaliście, że lubicie te Tomka, takie rozkminy czasami, jak on tam sobie nawet sam właśnie siedzi i coś tam nagrywa, na jakiś temat się wypowiada. I widzę, że to nadal lubicie i jeżeli chcecie, to możemy tak do czasu robić, że jak będzie Tomek akurat miał też taki dzień, że akurat na jakiś temat chciałby się tutaj wam wygadać, to no, to dajcie znać po prostu, to też tak możemy właśnie robić, że będzie po prostu sam i bo wiem, że też to lubicie. No. Ja z kolei bardziej tutaj na przykład oprócz tego, że jak razem nagrywamy i o czymś tam gadamy, to też ja się dobrze czuję w tym, że jak na przykład idę do sklepu i nagrywam dla was te różne tam przeglądy no, półek. Ciekawsze są po prostu vlogi, bo wiecie, ja już dawno tej taktyki od wielu lat nie stosowałem, że siedzę i gadam, prowadzę, bo o wiele ciekawsze są vlogi takie, jak my teraz z Danusią prowadzimy, czyli zmieniamy miejsce i zmienia się wszystko dookoła. Ale uważam, że właśnie w ten sposób też jest fajnie, też jest zróżnicowane, bo też. Ja sama pokazuję wam, załóżmy, jakieś tam przeglądy sklepowe,
Tomek od czasu do czasu może robić tak, że właśnie będzie sam sobie nagrywał po swojemu, tak jak to wcześniej robił. I uważam, że też wszystko będzie w porządku. Będzie fajnie. Tam jeszcze jedna z widzek też nas o coś prosiła, żebyśmy się wypowiedzieli i ja już nie wiem. Tak, to już kochani przechodzimy do naszego wczorajszego vloga, a w zasadzie Tomka vloga wczorajszego. Tak, właściwie ja całego nagrałem. Tak, tak. Ale też fajnie było. Przypomniało mi się dawne czasy, jak sam nagrywałem. No. To może ja sobie pójdę, wiesz? No, może ja już nie jestem potrzebny. Znowu napisał, może ja już nie jestem potrzebna. A kto pisał, że ty przejęłaś kanał? No jak przejęła, no to co to? Nie, tak na chwilę go dopuści. Tak, na chwileczkę dopuściłam. Słuchajcie, chciałam właśnie się odnieść. To chyba w najnowszych było. Już, tak jak w tych najnowszych. Teraz znajdziemy. Co myślimy o wprowadzeniu wszystkich niedziel handlowych? No, tak jest. Jesteśmy za czy przeciw? No, my jesteśmy przeciw. Jesteśmy zdecydowanie jednogłośnie przeciwni temu, żeby w niedzielę były handlowe. Z tego względu, że każdy pracownik sklepu spożywczego, czy ogólnie jakiegoś tam sklepu takiego, wiecie, nawet odzieżowego, każdy ma rodzinę, każdy chciałby przynajmniej ten jeden dzień w tygodniu mieć taki pewny, że niedziela to jest dzień, kiedy poświęcam się rodzinie, jesteśmy wszyscy razem, mamy czas dla siebie tylko i wyłącznie. Nie muszę myśleć o tym, nie muszę się zastanawiać nad tym, czy akurat w tę niedzielę mi przypadnie zmiana w pracy. Dokładnie. Tylko wiem, że niedziela to jest dzień wolny, mogę spędzić czas z rodziną, możemy zaplanować sobie wyjazd jakiś czy cokolwiek. Także ja myślę, że zdania będą podzielone, wiesz? Myślę, że tak, tak. A wiecie, skąd ten podział wynika? Z tego, że nikomu się nie chce wejść w buty tej osoby, która pracuje w takim hipermarkecie. Stąd wynika podział zdań, bo gdyby każdy chciał zrozumieć tą drugą stronę, to też by był za tym, żeby niedziele były niepracujące dla nikogo, zwłaszcza w tych hipermarketach. Bo wiecie, tak jak Danusia powiedziała, ktoś ma wewnętrzny spokój, bo nie musi myśleć o jutro mamy urodziny, czy mojej córki, czy mojej mamy, a ja muszę iść do pracy, nie? Spokój wewnętrzny. Druga sprawa, przecież można się zorganizować. Ja nie wierzę w to, że ktoś powie, a ja chcę, żeby było w niedzielę, bo ja nie mam czasu. No to jak nie ma czasu, to na pewno w sobotę ma czas, nie? Pójdzie rano, wsiądzie w samochód i zrobi zakupy wygodnie, komfortowo. Przecież nie musimy kupować w niedzielę, to jest takie... Ale też przecież nie ma takich osób, które pracują od poniedziałku do niedzieli, cały dzień i całą noc. No tak. I w ogóle nie znajdzie godzinki czy dwóch godzin w ciągu całego tygodnia, żeby pojechać na zakupy. No w to akurat nie uwierzę za bardzo. Możecie mnie oczywiście poprawić. Także tak, uważam, tak, że, tak. Nie, nie. Że z tym sobie można poradzić. Jeżeli chodzi o samo nawet pieczywo, to też przecież można zrobić zakupy. My tak robimy. No, my tak, my tak robimy. Kupujemy pieczywo, chleb, bułki, tak. I mrozimy. Tak, i mrozimy. Mamy później świeżutkie tak. I można to zrobić. A propos, że nie ma czasu. Zwróćcie uwagę na parkingach, w samochodach, w korkach nawet. Ile ludzi siedzi i ciupie w internecie. Każdy w telefonie, każdy w sieci. Czas, i na to jest czas. A gdyby to zliczyć, a bo ja tylko na chwilę co miałam robić, w korku stoję. Tu stoi w korku, tu czeka na dziecko pod szkołą, też w internecie. Przecież to jest nagminne. Jakby się to zebrać, to za ten czas to by siedział w internecie, zrobiłby sobie zakupy, nie? I nie musiałby robić w niedzielę tak, zakupy. Też przecież można się zorganizować. Przeważnie jest tak, że dostajemy jakiś tam grafik na jakiś okres, czy na tydzień, czy na dwa tygodnie, czy na miesiąc od razu dostajemy grafik i możemy sobie jakoś to ile takich poukładać. Ludzi mają właśnie przykrość, bo muszą iść do pracy. To takie sklepy, gdzie możecie kupić nie tylko hipermarkety, ale są takie sklepy, gdzie wiesz, mydło, szampon, jakieś malowidła. Przecież są sieciówki takie duże, te panie też muszą iść do pracy. Mhm. Też muszą sprzedawać. I to jest takie dla mnie nie za fajne. Ucieka nam po prostu życie w pracy. Ja jeszcze się wymaga, no żeby jak najwięcej podobno klient w koszyku miał. No to wiecie, no to jest takie... Po prostu trzeba się wejść w buty tych, którzy sprzedają i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja bym chciała też w niedzielę iść. Nie mówić, że a no co, no taki sobie zawód wybrała, no to niech pracuje w niedzielę, nie?
to trochę wyrozumiałości, tak jak ja wczoraj mówiłem, troszeczkę pokory do życia i do tego, co nas wszystko otacza. Wtedy by była komunikacja międzyludzka bardzo fajna, ta na co dzień. No dobra, ale ktoś może napisać, a przecież lekarze czy pielęgniarki też pracują w święta, w weekendy, w niedzielę. No są służby, które muszą być, ale oni się oczywiście zmieniają, oni nie pracują na okrągu. No. Muszą być, to są służby jak straż pożarna, policja, wojsko, no ktoś musi tego wszystkiego pilnować. Mhm. No. Ale to oni znaczy, się zmieniają. To się zmieniają ludzie i tak samo można się powiedzieć o sprzedawcach, że też przecież mają zmiany, też nie przychodzą do pracy od poniedziałku do niedzieli. Bo dziś, na przykład dzisiaj przypada mi zmiana, ale za tydzień już będę miała wolną, na przykład niedzielę, no, nie? Też tak można to powiedzieć. To się zgadza, no. Ale mimo wszystko, kochani... Ale sprzedawca nie ratuje życia. Dokładnie. Pielęgniarka, lekarz, policjant, strażak musi być na dyżurze, musi. Tak, więc tutaj... to już od dawien dawna wiadomo, że skoro decyduje się na zawód lekarza, czy pielęgniarki, czy właśnie strażaka, to zawsze jestem tak jakby... Tak, to trzeba umieć rozgraniczyć, a nie... Wiesz, ludzie, tak jak tutaj wczoraj nasza Wicka, nie? Bardzo miło opisywała sytuację, jak jej mąż dostał krwotoku w autobusie, nie? Mhm. I to mnie, wiecie, bardzo irytuje, bo ta nasza Wicka powiedziała, że słyszała na własne uszy, jak ludzie się odwracali i mówili, pewno pijany. No właśnie, wiecie, nie? To jest takie strasznie prostackie. A co tam? Taki wybrała sobie w sklepie, co niech haruje. I w niedzielę, w Boże Narodzenie też niech idzie do roboty. To jest, wiecie, to jest takie głupkowate, takie porówni pochyłej się człowiek stacza w dół. Mhm. Bo nie można tak mówić. No jak, jeśli ktoś dostał krwotoku, no to co? No i mdleje na przykład. No jak można powiedzieć o tym człowieku, pewno pijak, to nie umiera. Tak, tak. No kurczę, ludzie, no. No troszeczkę jakiejś, kurczę, empatii mieć i być człowiekiem, a nie od razu, bo tak jest najłatwiej powiedzieć. Pracujesz w sklepie, no to sobie pracuj, nie? Tak samo tutaj właśnie widzę w komentarzu Renia, nasza też kochana Wicka. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Renię Magdalenę. O, Renię, tak. Renię znam od lat. Tak, też tutaj opisała właśnie sytuację, że jest straszna znieczulica. Bardzo, bardzo duża. Bardzo duża jest znieczulica. No. Okropna jest znieczulica i ja się aż boję pomyśleć, co będzie na przykład, jak nasze dziewczyny będą miały po 30 lat, jak wtedy codzienne życie będzie, relacje tak, będą tutaj, między ludźmi. Tak, chodzi mi tutaj, że Renia właśnie opisuje, możecie sobie przeczytać Reni komentarz, odniosła się do tego, co przydarzyło się jej córce właśnie, że też zasłabła dziewczyna i właśnie wysiadała w Krakowie z pociągu. Był tłok i właśnie zrobiło się ciemno przed oczami, bo nie, zjadła, nie, nie wiem, czy to już powiedziałam, czy nie zjadła śniadania, nie, wyszła nie, do pociągu, po prostu było jej bardzo słabo, robiło jej się ciemno przed oczami, no i zaczęła odczuwać, że coś tam jest nie tak, przykucnęła, szukała wody w torebce, a ludzie właśnie zamiast jakoś podejść, tak... proszę panią, co się coś, pani stało? Pomóc, coś, ja tak, bym tak zrobił się na dzieje. Tak, to jeszcze by ją tam zadeptali. Także no, to zadeptali, jest okropne. To, okradliby. To w ogóle się co i rusz słyszę o takich sytuacjach, jak ludzie się zachowują wobec drugiego człowieka. To jest naprawdę... Takie, no przykre bardzo. Bardzo przykre. Człowiek też ma w sobie taki lęk, że kurczę, zasłabnę na ulicy i co? Pomyślą, że ja pijana jestem? No tak jak tej naszej Wicki mąż, no, nie? No. Dostał krwotoku, pewno pijany. No właśnie, no, ale nawet jakby był pijany, a krwawi, no to co? A wiecie co? Ja kiedyś miałam taką sytuację, że byłam... wyszłam z pracy, jak mieszkałam w Gdyni, wyszłam wieczorem, bo akurat miałam na drugą zmianę, wyszłam z pracy. Miałam przechodzić przez ulicę i nagle tam przy mnie taka pani... powiedzmy, że upadła na jezdni, nie? Bo to nie było takie typowe omdlenie, że tam się nagle przewróciła, tylko jakoś tak się położyła na tą jezdnię i mówię, no coś jest nie tak. To szybko podbiegłam do tej pani, zaczęłam pytać, czy coś się stało, czy pani, wiecie, czy jest z nią kontakt. Ale coś tam pod nosem tylko mruczała, mamrotała. No, ale no co, no, i tak, no przecież, tak może być też, przecież nie zostawię tak pani, jeżeli no, nawet była pijana, prawda? Zadzwoniłam po pogotowie. Pogotowie już tę panią znało doskonale, bo właśnie to była pani, która nadużywała tego i owego. W każdym razie, no oczywiście policja. Pogotowie tej pani tam, powiedzmy, pomogło, podali jej jakieś tam leki i oczywiście zdjęli z tej jezdni, bo to też ja tam byłam przy tej pani, dopóki pogotowie nie przyjechało.
No ale sam fakt, tak, że coś się dzieje, no to przecież nie zostawię, nawet jak jest pijaną, to mam tę panią na ulicy zostawić, no przecież jeszcze tym bardziej, że było wiecie, ciemno, nie? To był wieczór już, no także to są takie sytuacje, kurczę. Ja też o tym mówiłem właśnie kilka vlogów wcześniej, jak jeszcze byłem w parku, jak poszłem załatwić na miasto sprawy. To też w tym parku mówiłem, że przecież każdy z nas, przynajmniej ja, też bym chciał, gdyby mi się coś słabo zrobiło, żeby mi ktoś pomógł, tak, nie? Wstać. Tym bardziej, że ty jesteś cukrzykiem, tak? No. I ktoś też podejdzie do ciebie i będzie czuł od ciebie, załóżmy, woń alkoholową jakąś. Tak, kochani, nie? Bo wtedy czuć. Jeśli bardzo nisko spada cukier i już mdlejemy, to jest taka woń. Tak. Tak, to prawda. No i też ktoś mógłby pomyśleć, o, młody, o, a jaki pijak, zostaw go, niech leży. Ile ja razy tak słyszałem. No, no. Mnóstwo razy. Pewno pijany, ale nikt nie sprawdził. A teraz znowu są takie czasy, że też mówią, że pewno pijany, zostaw go, a ten, a jeszcze fotki robią. Wiecie, to mnie najbardziej bulwersuje, jakieś selfiki, przecież to jest nieludzkie w ogóle, jest wypadek, a ktoś selfie robi. Albo wiecie co, jakiś poważny wypadek na przykład, czy w mieście, czy gdzieś tam na drodze, jak się jedzie i ludzie zamiast, wiecie, tam... nie wiem, coś od siebie dobrego zrobić, pomóc, zadzwonić po pogotowie, to stoją, nagrywają, nie? No, stoją, to jest nagrywają. Też najgorsze. Nawet ci, jeżeli tak robią, niech sobie teraz pomyślą, gdyby was potrącił samochód. Chcielibyście być nagrywani? Nie? Macie na przykład otwarte złamanie, kość stoi tak w nodze. Chcielibyście być nagrywani, jak cierpicie? Bo ja na pewno bym nie chciał. Także oduczcie się ludzie takich rzeczy. Trzeba pomagać, bo nawet chociażby jak ktoś nie wierzy w karmę, że karma wraca, to chociażby dla samego siebie. Że być może wy kiedyś będziecie potrzebować takiej samej pomocy i ktoś was też tak potraktuje. No. Dlatego o tym wspominamy, mówimy, może to do kogoś dotrze. Może gdzieś się to ruszy, może gdzieś pójdzie dalej. Trzeba pomagać po prostu innym ludziom. No, dokładnie. A nie tak pomagajmy sobie właśnie. Obojętnie. Czasy są jakie są, jest coraz trudniej, coraz ciężej, ludzie są właśnie dla siebie tacy, no, też nie mili nawet, nie? Nawet do porozmawiania, wiecie, ja na przykład jestem gaduła, nie? No. I ja lubię rozmawiać, ale są tacy, co mniej rozmawiają, ale dawniej było tak, że każdy chętnie przystanął, porozmawiał o pogodzie na przystanku, czy z sąsiadem, a dzisiaj przynajmniej w blokach, tak jak ja mieszkałem, bo już od dawna w blokach nie mieszkam, nie? Ale jak mieszkałem, to... taka jakaś tendencja, nie wiem jak jest teraz, ale na przykład 15 lat temu, 20, to było tak, że mogłaś mieszkać z kimś właśnie te 10 czy ileś lat i ludzie się w ogóle nie znają, tylko z widzenia. No. Nikt nie rozmawia. Tak, tak. Nawet, nawet właśnie tak, mieszkają w jednej klatce, ale a sąsiedzi się nie znają. Nie znają się w ogóle. Nikt nikim nie rozmawia, każdy jakiś taki butny, jakiś taki zawzięty. Człowiek się boi nawet powiedzieć dzień dobry, bo nie wiadomo, czy się nie rzuci. No. Też, no to prawda, ale z drugiej strony też nie możemy patrzeć na to, że ktoś ma poważną minę, nie uśmiecha się, razu go oceniamy, bo tak często też bywa niestety. Oceniamy go, że ta osoba to jest jakaś właśnie taka niemiła, nieprzyjemna, w ogóle nawet nie podchodźmy. Bo to może być tylko na pozór, tak? Ktoś taką maskę zakłada. Bo... znaczy maskę, ale wiesz, czasami po prostu ktoś ma taki wyraz twarzy. Wyraz twarzy. To czasami jest nie od niego zależne. Naszego też, klienta, co ci mówiłem, że gangster? No, tak barczysty taki i w ogóle. A się okazało, że... bardzo przyjemny facet, mówił mi, że do lekarza chodzi, bo tu go boli, tam go boli, nie? No właśnie. No i że był lekarza, że kolejka jak cholera. No. I się okazało, że wcale żaden gangster, nie? A wygląd jeszcze z Mercedesa wysiadł czarnego, no taki kafar, no to... nie? No. No. To się okazało, że tu go boli, tam go szczyka, no i sam mówił, że mu metryka szczyka. No, także właśnie z tym ocenianiem takim po wyglądzie trzeba być ostrożnym. Ja się na tym kilka razy złapałem, bo muszę się przyznać, że nie jestem idealny, ale się tego nauczyłem od Danusi. Pamiętasz, jak ty mi nieraz mówiłaś? Ja mówię, o zobacz, widzisz, a to się doigrał. Popatrz, co mówią, a ty zawsze mówisz, przestań, to co mówią w telewizji, to jest nie wiadomo, jak tam naprawdę było. I ja się tego od ciebie nauczyłem. To, i teraz jestem już powściągliwy, już nie mówię, że aha, tak będzie na pewno. To, co mówią w telewizji, to jedno, nie? Bo tam w telewizji to często różne rzeczy mówią i niekoniecznie są zgodne z prawdą, ale ogólnie też chodzi o jakieś tam sprawy takie życiowe. Życiowe, domowe, niekoniecznie, rodzinne. Niekoniecznie w sieci, czy niekoniecznie właśnie w telewizji, że załóżmy coś gadają o jakiejś osobie, o jakimś tam, no dajmy na to sąsiedzie.
ten to taki i taki, on to no. tam... On to dla niej był taki. No o właśnie, on to dla niej był taki, albo tak, taki był dobry, on był za dobry on dla niej. On był za dobry dla niej. A któż to wie tak naprawdę, jak było, oni tam mieli oczywiście. W tym domu, prawda? Tak. Także no do wszystkiego trzeba mieć jakiś taki też dystans. Dystans. No. I nie oceniać. Nie I oceniać, po prostu tak jak mówię, nie więcej oceniajmy. Pokory. Tak jest, nie oceniajmy innych po wyglądzie przede po wszystkim. Wyglądzie. Nie oceniajmy. Dopiero możemy ewentualnie... Jak się kogoś dobrze pozna, kogoś, o, tak, pozna, to można coś powiedzieć, ale tak to... Wiem, że to jest taki powszechny nawyk, ale starajcie się tego nie robić. No. Bo się można grubo pomylić, a zwłaszcza po wyglądzie. No. Ja wiem, że ja też mam taki wyraz twarzy czasami poważny i ktoś by na ulicy mógł się mnie przestraszyć, a miałam takie sytuacje. A? Miałam. A, jak chodziłam do szkoły średniej chodziłam, to wiecie... Wracałam właśnie, wyszłam ze szkoły i sobie schodziłam z takiej górki i na drodze spotkałam grupę chłopaków, nie? I tam już mi tam chcieli drogę zastawić, a ja wtedy swoją minę taką, wiecie, no, taką minę, że... tak zaprezentowałam swoje możliwości, jeśli chodzi o minę. I wtedy faktycznie oni się wycofali w momencie. Jeden mówi do drugiego, dobra, chodź, bo ona nas zaraz pobije, nie? Także faktycznie czasami można taką groźną miną kogoś też tak. wystraszyć. No można, można. No poniekąd ty... trzeba czasami tak robić, nie? No, ale miałam taką sytuację. I jeszcze kiedyś, jak byłam mała, to też tak miałam. Że właśnie miałam taką poważną minę i ktoś tam powiedział, że się mnie zapytał, czy ja czasami na karate nie chodzę, bo ja tak groźnie wyglądam. No. A to nie, ja to znowu byłem śmieszek. Śmiałem się ze wszystkiego. Znaczy, to nie jest później tak, że... Życie, słuchaj, życie zmienia, ale... Tak, ale to nie jest tak, że ja byłam poważnym jakimś tam... Wiem, wiem o co chodzi, wiem, tylko w danym momencie, a ja nawet w danym... Mnie to się nawet nie boją krakowskie gołębie. Przeważnie to było tak, wiesz, przeważnie to było tak, że ja na przykład byłam na coś już zła, wkurzona, nie? No to wtedy wiadomo, taka naburmuszona, no to już... To już wtedy ale to wiadomo. Dobrze, czasami tak trzeba. Chociaż nie powinno się. Ale ja się też na przykład spotkałem z takimi rzeczami, wiecie, że jak ktoś jest miły i wesoły i uprzejmy, no to druga strona jakaś tam traktuje go, że taki głupi. Już się z tym wielokrotnie spotkałem i to na własnej skórze. Że jak jesteście za mili, fajni, no to albo fałszywy, bo czegoś chce, coś chce osiągnąć, to też jest z góry określenie. Dla ludzi w dzisiejszych czasach jest nie do przyjęcia, że ktoś jest miły. A, miły. Tak. A, bo pewno się chce pożyczyć pieniędzy. A, bo pewno chce, żeby mu załatwił robotę. Albo jakiś psychiczny. Albo psychiczny, albo po prostu taki kołek prostak, no, śmieje się bez przerwy, miły jest, kłania się, dzień dobry mówi. Do takich czasów żeśmy doczekali. Możecie się też ze mną nie zgodzić, ale ja to zaobserwowałem. Jak jest znowu za miły, no to... Dzisiaj mają posłuch ludzie chamscy, agresywni, wulgarni, tacy są szanowani, a mili i uprzejmi są, no głupek taki. No, no albo wiesz, szkoda, wiesz co jeszcze, jacy są szanowani? Ci, którzy mają kasę, nie? No i ci, którzy mają kasę. No, no to właśnie też mniej więcej wczoraj o tym też nawiązywałem do tego właśnie. A kasę można stracić, moment. Czasami ktoś mówi, że ma kasę, a wcale tej kasy nie ma. A, no to też są tacy, no. No, czasami to tak też jest. To też poruszałem, że nie mówię o milionerach, tylko... Ale w ogóle tutaj bardzo fajnie wczoraj tobie... No, nasi, dziękuję wam, kochani, nasi dziękuję. Nasi widzowie pisali i w większości przypadków tutaj zgadzali się z tobą. Bo to wiecie, nagrać materiał 20, ja nagrałem wtedy około 22 minut bez przerywania, bo tam nie było cięć klatek, to jest jeden cały materiał. No to tak nie było też łatwo, ale dobrze wyszło i widzę, że dobry był odbiór. Także bardzo, bardzo wam dziękuję, bo jak czytałem te komentarze, Danusia też, to nam naprawdę się serducha radowały. Bo my poruszamy raczej takie sprawy, które są na co dzień, które nas dotyczą. Czasami mówimy poważnie, czasami mniej poważnie. Jak w życiu. Jak w życiu. Cukru się już od mamy nie pożyczamy, żeby tam. Tak, ostatnio kupiliśmy, kochani, cukier, żeby nie było. Żeby nie było, kupiliśmy cukier, no. Tak mieliśmy dylemat, czy kupić cukier puder, czy może cukier... jak wiecie to co? Nie pamiętam. Jak Kaja z Tomkiem wybiorą się na zakupy, to jest jeden wielki dramat. Jeden wielki cały czas dramat. Się śmiejemy, no, żartujemy sobie, śmiejemy się. No. Ale w ogóle ich wysłać na zakupy, a może to kupimy, a może to kupimy. A może tam. Jak, wiecie, nawet w takiej kwestii jak cukier.
Ciężko było podjąć decyzję, jaki to cukier kupić. Jaki to cukier? A może mamie kupimy cukier puder, a może cukier ozdobny, a może drobny, a może cena, ten za drobny będzie. Jest to taki, wiecie, fajny jest, wesoło jest. No. No. A później już porzucamy to i już patrzymy na co innego, Kaja mówi, ty zobacz tam. No i ona się patrzy, widzę, że się śmieje, no to ja też się śmieję, bo to tak działa. No i ludzie się patrzą, my się śmiejemy cały czas. Mhm. No i przynajmniej jest, jest wesoło. Rozmawiacie dookoła innych może. No, to zarażamy, bo każdy się, wiesz, widzi, taka dziewczynka fajna, uśmiechnięta, i się każdy też uśmiecha trochę. Rzeka, ja idę sobie tam tańczyć, no to w ogóle. Jest no. A pokazywałeś... A, wiecie co? Byliśmy na zakupach i ktoś palec zgubił. Czy to może kogoś z was? Zapakowałem, bo się trochę brzydziłem, wiecie. Aby się ktoś zgłosił. No, paznokieć odpadł, tutaj ktoś... Taki czarny paznokieć właściwie. No, no, no bo wiadomo, nie? Już krążenie ustało. No tak, tak. A tak naprawdę jest to czekoladka. Ale podobno niesmaczna i dlatego już została porzucona. Tak, podobno niesmaczna. Ale za to rysunek fajny, bo taki halloweenowy i takie nietoperze, a ja nie, do nietoperzy mam słabość. Zwłaszcza do Batmana. A, bo ty jesteś Batman, prawda? Batman. No właśnie. Batman, Superman też fajny, ale Batman bardziej. Batman bardziej, no. Mam czapkę, ale to wam pokażę nie teraz, tylko będziemy testować. Nówka sztuka, nieśmigana. Mam z Batmanem czapeczkę. Z Pepo. Z Pepo na zimę, bardzo fajna. Z Pepo. Z Pepko. Z Pepo. A pokazywałem tą taką puszystą z takim pomponem, chyba no, pokazywałem. W zeszłym roku, w zeszłym sezonie. Tak, w zeszłym sezonie, kurka, wodno. Już się zaczyna... Może lepiej byśmy się pożegnali, bo... Bo już źle to wszystko tak wyjdzie. Temu panu już dziękujemy. Tak. No. Życzymy wam fajnej niedzieli. Fajnej, rodzinnej, zdrowej niedzieli z humorkiem, kochani. I dziękujemy, że, z wami, że my jesteśmy z wami, a wy jesteście tak z nami każdego dnia. Dziękujemy, że możemy gościć w waszych domach. W kuchniach. W waszych telefonach, w waszych telewizorach, w kuchniach, kuchniach, w pokojach, w salonach, no, gdziekolwiek, komentarze. Gdziekolwiek nas oglądacie. Jest nam bardzo, bardzo miło. Dziękujemy wam za to, że jesteście jak zwykle. Tak. Widzimy się oczywiście jutro. A jutro to ja znów jadę w Sidondal. No, a ja nie, niestety nie mogę. Jutro jedziemy na założenie Holtera, także czeka nas znów podróż do Torunia z Kajusią. Tomek zostaje w domu, bo musi tutaj sprawy służbowe ogarniać, Kinia do szkoły, a my sobie jedziemy w podróż daleką. No, także będę, mam nadzieję, że się odezwę do was właśnie z Torunia. Oczywiście nie będziemy też jutro z Kajusią chodzić po starówce, bo nie będzie na to czasu. Jedziemy z samego rana, wrócimy pewnie południe, jakoś po południu. No tak po południu raczej. Chwilkę po południu wrócicie. No nie tak późno jak ostatnio. No nie, nie, nie. Zdecydowanie teraz mamy na wcześniejszą godzinkę, także wszystko mam nadzieję, że pójdzie gładko. I trzymajcie kciuki za tego Holtera, Kajusi. Tak, żeby Kajusia jakoś to przetrwała, bo to wiecie, to nie boli, ale no... No, no, no niewygodne. Taka aparatura na sobie, no to nie jest nic przyjemnego. A właśnie, prysznic jest wykluczony, nie? Wtedy no nie można to się to tylko kąpać. Tak najwyżej tutaj gdzieś, nie? No, buźkę, stopy i... Już. Także trzymajcie za Kajutka tak kciuki, żeby wyszły dobre wyniki. Tak jest. Kłaniamy się nisko i dziękujemy. Pozdrawiamy, dziękujemy. Do zobaczenia. Do jutra. Pa.